Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Mario Kobragi, a przed wami kolejny materiał z gry Resident Evil Village. Gramy na najcięższym, słuchajcie, poziomie trudności, czyli Wioska Cieni, i to jest NG0, czyli pierwsze przejście. Mam nadzieję, że materiał będzie się wam podobał. Zapraszam do oglądania. Ale później, znając życie, finałowy boss może być hardkorowy, no ale powinniśmy dać radę sobie na spokojnie. Znaczy, może nie na spokojnie, ale... Mimo to oczekuję, panie Rafik, wyzwania od późniejszych bossów, powiem ci. Ale ważne, że ten padł. Także bardzo dziękuję, panie Rafiku. Ale kurczę, coś tu jeszcze jest. Nie wiem co. O, tu jest coś. O, mina, ale... O, dobra, to już jest wszystko. Co tam, Piotrze, u ciebie słychać? Co tam, panie Piotrze, jak tam samopoczucie? A ja sobie zobaczę... Dobra, miny mam, pociski do shotguna by się przydały. Mhm, nawet w takiej ilości. Dobra, więcej nie będziemy... Kurczę, z drugiej strony jeden pocisk, ja nie będę przeładowywał, wiecie? Jakby co, to wywalę komuś z pompy w mordę i ulepszymy sobie pojemność magazynka. A zobaczmy, co tutaj jest. To wtedy zyskamy jakieś dodatkowe pociski. Co tam, panie Piotrze, słychać? Tutaj otwórz. Dobra, chemikalia, to się przydadzą. Jakieś stare panele. Co my tutaj mamy? Cygaro? Okej, okay, jakaś notatka. Miranda jest plugawa, jej fałszywość nie zna granic. Jesteśmy dla niej tylko nieudanymi eksperymentami z KDU. To tylko łód szczęścia, że byłem bardziej skompatybilny z tym gównem niż reszta tych biednych durni z wioski. Wciąż nazywa mnie synem. Co za kpina, nigdy nie wybaczę jej tego, co mi zrobiła. Czyli to jest Heisberga chyba notatki, co? Ta pierdolnięta suka nigdy nie miała po kolei w głowie. Nie widzi różnicy pomiędzy eksperymentem a go rodziną. Miranda nie tylko zmieniła swoje ciało, ale odebrała mi też moją godność. Jeżeli jej nie zabiję, nigdy nie będę miał swojego życia we własnych rękach. Jednakże może jest pierdolnięta, ale nie można jej odmówić siły. Może przybrać dowolną postać dzięki mega grzybni. Tutaj wchodzi w grę ten dzieciak, Rose. Jeśli dałbym radę wejść w posiadanie tej mocy, to może. A skoro o tym mowa, jej ojciec Ethan też ma całkiem interesujące ciało. Może dam radę go przekonać, by mi pomógł. A, i on by mnie wykorzystał, jakbyśmy się zgodzili, to on by mnie wykorzystał jako eksperyment. Bo dał nam możliwość, współpracuj ze mną, albo się bujaj, nie? Niech cię zabije pan śmigiełko. My odmówiliśmy, a jakbyśmy się zgodzili, to on by mi wiecie, oczy by nam mdlił, a później by nas przerobił na jakąś, kurczę, puszkę. Ciekawe. Ciekawe ma plany ten Heisberg cały. I to ja, Piotrku. Kurwa! Misklik. Z drugiej strony mogę... Ciekawe, gdzie się zapisało. Nie no, granatnik mi się przyda. Powinno się zapisać po pokonaniu tego typa. No. Nie chcę marnować za bardzo amunicji. Przez przypadek mi się zmiskliknęło, ale dobrze, że daleko nie poszedłem. Dobra, weźmy jeszcze raz to cygaro. Jeszcze zobaczę te cygara. To jest. I w ogóle... Nowe wpisy w dzienniku mamy. Nie. Okej. Okay. Jeszcze możemy sobie zobaczyć to. Zobaczyć sobie. To cygaro. Kubańskie cygaro. Bardzo przemokłe i cenne. Okej. Okay. I skomplikowane mechaniczne serce, skrystalizowane szczątki potężnej mechanicznej kreatury, bardzo cenne. Żadne potężne, zacznijmy od tego. Żadne potężne.
Czy to już wszystko? Wszystko. No i dobra, możemy stąd wyjść. I tu mamy ładownia, tak? Przejdź. Tutaj jeszcze jest jakiś przejść. Mogę to. Tam jest roślinka. Jak mu się tam dostać? Od tamtej strony trzeba będzie. Czekajcie, przejdźmy od drugiej strony. O, dobra, tu jest. Okej, tego bym nie zauważył, wiecie? Tego bym nie zauważył. Ale teraz na spokojnie możemy sobie to zebrać. I wytworzymy sobie apteczkę, wiecie, bo. Bo tego nie mam w ogóle praktycznie. Wytwarzanie. Okej, to jak najbardziej. Mi się przyda. O, i tu jest ten. O! Właśnie, koziołek. Ja to patrzę, patrzę, patrzę. Nie mogę stracić żadnego itemu. Nie ma takiej opcji nawet. Nie ma takiej opcji nawet. Każda miejscówka jest przeze mnie chyba z 5 razy przetwarzana, zanim ja pójdę dalej. Chyba, że wiecie o jakichś znajdźkach, ale mi się wydaje, że raczej to wszystko zbieramy jak do tej pory. Pięknie to brzmi. Ach, dużo negatywnych emocji, jak ja to lubię. Jak ja to lubię. Przydadzą mi się te emocje Fenixik na walkę z kolejnymi bossami, bo będzie hardkorowo. Agresja prowadzi donikąd. A może ci spierdolić życie. Coś w tym jest, Rafiku. Coś w tym jest. Aczkolwiek agresja w wypadku tej gry to też może być sposób na sukces, przyjacielu drogi. Ale tylko w wypadku tej gry, a nie w życiu realnym. I harluź, misiu. Harluź, misio. Natusia. Co Natusiu? Harluś, harluś. Dobra. Tu mamy złom. I coś tutaj jeszcze jest. Natuś, Natuś. Tam muszę jakoś przedostać. O, tam mamy. Części. Kurde, mam tutaj. Ta podkładka mi tutaj zeszła. I mi jest tak niewygodnie tą myszkę trzymać. O, teraz jest lepiej. Niewygodnie mi pod ręką tutaj, jak trzymam myszkę. Dawaj, tu już wszystko. Także nie ma co nawet eksplorować zbytnio. Także wchodzimy dalej. No. Kurczę, jak ta fabryka w ogóle wygląda, nie? Kozak lokacja. Kozak lokacja. Dobra, przejdźmy sobie tutaj na spokojnie. Dobra. Ciągnij! Okej. No i tutaj raczej nic nie znajdziemy. Teren czysty. A, to są drzwi, dobra. Okej. Piotr, jak byłem gówniarz, to też tak myślałem mordę naklejać. Dzisiaj wiem, że są legalne sposoby i bardziej bolesne. A, no właśnie. A, no właśnie. Święte słowa. Nie no, po części agresja to jednak nie jest sposób na sukces. Tak, tak. W większości, ale czasami trzeba. Nie mówię, że nie. Czasami trzeba trochę wykazać się agresją. Ale to tylko nieliczne przypadki, nie? Tak mi się przynajmniej zdaje. O, traktor, SK jakaś. Okej. Ciekawe, czy Heinsberg, kurczę, traktorkiem się jeździł w wolnej chwili? No, chłop, nudzi mu się. Telewizora nie ma, konsoli nie ma, komputera nie ma. Wokół jakieś zjebane rodzeństwo. Matka jakaś niewydarna. To chyba sobie bierze się traktorkiem i jeździ po siedlu. Tak go rozumiem. Heinsberg. To ma taką moc. To skąd ta moc się go bierze? Not bad, Peterson. You're persistent.
but I've got a rebellion. So stay out of my way. What the fuck? Co to był za Transformers? Jesus. No takiego czegoś jeszcze nie widziałem, nie? No. A tak. A taki fajny. Ten. Val Helsing był z tego Heinsberga. To się musiał zmutować. Na jakiegoś kurczę dokokrzonego mega szrota. Ja pierdzielę. Super. Co to za miejsce tutaj jest? Odpływ odpadów. Dziennik? Nic. No dobra. W takim razie przechodzimy dalej. Otwieraj to. Ja już nieraz się napierdalałem. Ja biłem sam na 5. Pamiętam, że tylko nie bajka, świat jest brutalny. No tak, no tak. I haluś. A taki seksowny Heisberg był, no. A teraz takaś kupa metalicznego gówna. Jakim cudem on się przemienił? Ciekawe, czy on może wrócić do swojej formy. Chris? What do you care, Chris? You killed my wife, you son of a bitch! You think I killed Mia? That wasn't her. It was Miranda. What? She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. Seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit! Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Why us, Chris? What the hell is going on? All right, Ethan. All right. I guess I owe you an explanation. Hand me that wrench. Long story short, Miranda's fucking insane. In this village, all these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. The mold. Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything! That might not be true. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Miranda. Keep looking. Rose, holy shit, we gotta go! Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get anything. You don't stand a chance against Miranda by yourself. I will stay down here and finish planting explosives. You take that elevator, I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight we will. And when I find Miranda, she's a dead woman. All right, Ethan. Then you take this, and do me a favor. Try to stay under the radar. Uwielbiam Chrisa. Ja jednak bardzo lubię tą postać Chrisa. Naprawdę świetnie jest tutaj zrobiona, napisana. Świetnie jest napisana ta postać. I ten, jak się uśmiechnął, nie? Jak zobaczył postawę tego, jak mu tam jest, Ethana, to mi się podoba. To było fajne. To było fajne. I dowiedzieliśmy się, tak coś podejrzewałem, słuchajcie, że to nie jest Mia. Ona była jakaś dziwna.
Coś tak podejrzewałem, ale chyba te podejrzenia miałem wczoraj, tak, takie przemyślenia, albo tylko albo dzisiaj, albo wczoraj. Takie przemyślenia, że jak robiłem chyba intro do serii na YouTubie, to tak myślałem, kurwa, jak wklejałem tą scenę, jak Chris zabija Mię, że to, kurczę, to nie może być ona. Albo czy to ona w ogóle jest prawdziwa? I tak, kurczę, i trafiłem, ale nie byłem pewny co do tych przemyśleń, nie? Ale jednak to nie była ona. Ale że Miranda? Ja się tego nawet nie spodziewałem. Nie, ty miałeś inną szczepionkę. Jak ty miałeś COVID, to chyba że się już nie szczepiłeś. No nie wiem, już sam nie ogarniam za bardzo. Mimo wszystko, ja sobie zapiszę gierkę. Troszkę nie ogarniam sytuacji, Majk, ale musisz mi wybaczyć. I Wituś, teraz ma być czwarta fala odmienna wirusa Bunga. Bunga Bunga? O matko. Ciężka sytuacja jak Bunga Bunga. Ciężka sytuacja jak to Bunga Bunga. To ciekawy wirus i fajnie brzmi. W ogóle, fajnie brzmi. I Feniksik. Maro, od razu ci mówię, że to kłamstwo, to ta szczepionka powoduje. Znaczy, ja ci, wiesz, kłamstwem to może być Feniks, to czy ona pomaga, czy nie. Ale no ja wszyscy się, to ogólnie wszyscy się wokół mnie szczepią, nie? Wszyscy znajomi. I ja tylko ci powtarzam to, co, jak się czują moi znajomi, tak? No i mają wymioty, tylko ręka boli, tu mu jest zimno, tu ma dreszcze. No to jednak, jak oni mówią, ja raczej widzę to nawet po sobie, bo szczepiła się moja koleżanka z pracy, to jednak widziałem, że dreszcze miała, widać, że była taka osłabiona po tej szczepionce, ale później na drugi dzień już było lepiej, nie? Mike, ta druga dawka. A, druga dawka. No to nieźle. Druga dawka. No, a jutro ci przejdzie jak coś, Mike. Jutro jak będziesz miał jakieś negatywne efekty, to mi się wydaje, że ci to przejdzie. I Harluś, ja miałam jedna i jakoś żyję. Nie urosło mi trzecia ręka, ani druga głowa. No i to najważniejsze, Natuś. I to, Natuś, najważniejsze, że nic tam nie urosło dodatkowego. No to wzorowo. Słuchajcie, odbiorca. Oddział Hound Wolf. Przeczesanie, fabryki zakończone. Brak jakichkolwiek dowodów na powiązanie z organizacją. To chyba nie był nasz szczęśliwy dzień. Udało mi się pozyskać wiele dokumentów rzucających światło na eksperymenty Mirandy, potwierdzają też nasze poprzednie teorie. Zainfekowała się mu tak grzybnią, która dała jej dodatkowe umiejętności, włączając to mimikrę. Ej, w ogóle to gdzieś w notatkach też było. W któryś notatkach też było, jak czytaliśmy, że Miranda potrafi się zmieniać w każdą postać. Ja chyba wtedy podejrzewałem, że może przybrać postać Mii, nie? To wtedy podejrzewałem. Coś mi się chyba przycięło. Chwilę przycięło transmisję. Także mam nadzieję, że słyszeliście to, co mówiłem. I dobra. Jest w stanie przejąć kontrolę nad swoimi komórkami i przeistoczyć je, przebierając dowolną postać. Podszyła się pod Miję i przenikła do domu Wintersów. Przenikła do domu Wintersów? Ha, no ta, aha, dobra. Myślałem, że chodzi o tych z Julizjany. Iluzjany, czy jak to się tam nazywa. A to nie, to Winters. To nasi bohaterowie. Głównie zresztą. Jej celem z pewnością było uprowadzenie Rose. Może myślała, że będzie w stanie łatwiej ją kontrolować, jeżeli przybierze postać jej matki. Kiedy zaatakowaliśmy, częściowo pokrzyżowało to jej plany, więc zaczęła udawać zwłoki. Przywróciła swoją postać wewnątrz transportu i zabiła wszystkich na pokładzie i zabrała ze sobą Rose. Nie wszystko poszło po jej myśli, jednak ostatecznie i tak dostała to, czego chciała. Ale koniec z tym. Pora się przegrupować i wysadzić to miejsce w powietrze. No, Chris mówił, że tam rozkłada ten ładunki. Możliwe, że przeistoczy się to w walkę z Heinsbergiem, ale chyba znalazłem coś użytecznego. Zostawił po sobie jedną ze swoich zabawek wykonaną z kompozytu polimerowego, metalowego, którego nie jest w stanie kontrolować. Pora odwrócić sytuację na naszą korzyść. Alpha. Okej. Okay. No dobra. Ucieknij z fabryki. Mamy nowy cel. Znaczy cel jest cały czas taki sam, tak naprawdę. Ale mamy nowy dziennik. Znaczy nowy wpis w dzienniku. 9 lutego, wieczór, złomowisko. Ciężko wierzyć w to, co właśnie powiedział mi Chris. Nie zastrzelił mi, tylko Mirandę. M i to M i to M. Można było się domyślić.
Miranda może zmienić wygląd i udawała mi je. Chcę Rose do jakiegoś eksperymentu z tą jebaną pleśnią, a Chris próbuje ją powstrzymać. Czuję się, jakby ktoś wrzucił mnie z powrotem do koszmaru z Luizjany. Tak, no tamci się nazywali Bakerowie. Teraz mi się przypomniało. Bakerowie z Iluzjany. Może ja to chyba źle wymawiam. Mniejsza większość. Co mam to zrobić? Bo nie mogę z windy skorzystać. Może mam coś użyć. O, chyba tak. Przytrzymaj. No. Aha, dobra, musimy cały czas trzymać, patrzeć się tutaj na to F. Bo tak to jak odwrócimy wzrok, to automatycznie musimy akcję ponowić. Metal polymer composite, huh? Time to fight fire with fire. I'm coming, Rose. Kurde, przytrzymaj, przygotuj działo. Okej, wystrzel działo. Spacja obrona. To jest obrona? Trochę wolno chodzi. I karabin maszynowy. Oh yeah, dobra, no teraz możemy jechać na wojnę. Czemu ja takiego czołgu nie miałem, jak walczyłem z lordami? Się tak zastanawiam. O, teraz to się mogę wyżyć. Dobra. Kurczę, czemu ja nie miałem tej maszyny, jak pracowałem u siebie w firmie? Kierowniczka byłaby zadowolona. Dobra, idziemy. No to takie maszynki, to ja rozumiem. Marek, chodź na macanko. Macanko, idę już. Już idę na tuś. Na tuś już idę. I Feniksik. Bo zaczynam zbierać podpisy na Steam. Chcielibyście być jako pierwsi podpisać się na moim Steam? No jasne. Jasne, żebym chciał. Jasne, żebym chciał. Feniksik. Ja bym nie chciał? Dobra, ciśniemy. Wypadł z tej fabryki. Nielimitowana amunicja widzę w prawym dolnym rogu. Teraz się możemy bawić. He, he, he. Heinzberg? Jadę po ciebie, ty niemiecka spierdolino. A, dobra. Muszę wysadzić bramę, okej. Okay. Heinzberg! Takie walki teraz rozumiem. Chodź tu ty, skurwi wujku. Widzę, że to są chyba słabe punkty. Och! Nie zdążyłem. Kurczę, szybko mnie załatwiła. Ja się nie mogę tu w ogóle leczyć? Ponów. Mam, mogę się tu w ogóle leczyć? Chciałem się uleczyć, ale jak mi wygwizdnął, nawet nie mogłem się jakoś uratować przed tym jego ciosem. Mapa dziennik. No dobra, to mi akurat nic nie mówi. Blokuj. Blokuj. Blokuj.
Jesus. Kurczę, no nie mogę się leczyć, także chyba to musimy zrobić na raz. Tylko nie wiem, jak mam wymanewrować tą jego szarżę, bo chyba ta szarża mnie zabija tutaj najczęściej. To podpisz ją, jak skończysz, bo teraz graj. Dobrze, dobrze. Dobrze, Feniksik, tak zrobimy. Tak Feniksik zrobimy. Harluś, Harluś. I Peter, Maro się wkręcił. Teraz. A jak? Kurczę, szkoda tylko, że nie ogarniam... Jak typa tutaj... Tutaj się mogę chyba wyleczyć. Pod tabem. Dobra. Mam nadzieję przynajmniej. Blokuj! Ej, to takie walki, to ja rozumiem, cwaniaczku. O-o. Co ty robisz? Och! Nie wybroniłem się. Co, i nie mogę użyć tej apteczki? Nie, no niby zużyło. No, nieźle. Szkoda tylko, że zabija nas dosyć szybko. Nie no, walka fajna. Kolejna walka, która jest przyjemna. Ale nie mam zielonego pojęcia, jak mam to przeżyć bez leczenia się. Ale będziemy strzelać w jakieś różne punkty ciała. Może ogarniemy wtedy tą strategię. Dawaj. Ech, źle. Nie dostał w ogóle. Ale fajna walka. Coś pięknego. I need
Synu. No chyba żart, że teraz muszę... O Jezus. Jesus Christ. Przeładuj. Ja ci gnoju dam. Ja ci gnoju dam. Czekaj. Nie no, z tym gównem to ty idź na jelenia, ale nie na te, na bossa. Mogę w ogóle wytworzyć amunicję do granatnika? Nie. Ale za to się skurczybyk tutaj zbliży, możemy zaminować. Ale nie mogę niestety. Dobra, nieważne. Jesus, co tu się dzieje w ogóle? Matko boska kochana. Dobra, chyba go pokonaliśmy. I po krzyku, Rafik. Jesus, ale fajna walka. Super. Alpa? Ethan? I heard explosions. What the hell happened? I dealt with Heisenberg. Now I'm gonna find Miranda and get Rose back. Not without me. It's too dangerous. Wait there, you hear me? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, respond! Mia? Our child. She's so important, isn't she? She's everything to me. And mine to me. With Heisenberg gone, you've lost your lead. What are you going to do? I don't know, but I'm saving Rose. You'd never know, do you? Even when I took Mia's place in your home. Poor Ethan. Who are you? Where's Rose? Miranda. Enough. Remember Evelyn and her power over the mall? Rose is her successor. No. Rose is Evelyn's true, complete form. She will grow to fully control the masses. And I must have her! Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be saved. The Megamycete catalogs all of us. However,
She will be reborn as my daughter. She's my child, not yours. Ty kurde z tymi krukami. Where are you? Show yourself. Why did Rose come to be? Was it because of her parents? And you are truly a special case. But I've learned all I can from you. Your worth as a lab rat has run out. Miranda! You coward! Come out and face me! Don't worry. Your death will come quick. You will join the Megamycetes records. Wyrwała mi serce? I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete, and I will become her true mother, bound for eternity in blood. Szajbnięta szmata, jak nic. Ty zabiła Ethana. Cóż nie. But dreams really can come true. Vessel or not, I can't wait to see my true child again. Zabiła Ethana. No wątpię, czy by sobie już teraz to serduszko wkleił, jak rączki sobie wklejał i nóżki w siódemce i tą rączkę oczywiście w, tutaj, w tej części, nie? Jesus. Okej, moi drodzy, i w tym momencie zakończymy sobie nasz premierowy materiał z gry Resident Evil Village po polsku i na najcięższym poziomie trudności, czyli Wioska Cieni Shadow of Village, czy Village of Shadow na pierwszym przejściu. Mam nadzieję, że materiał i seria będzie Wam się podobała. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale. I dziękuję za każdy Wasz poświęcony czas pod moimi ekipami filmowymi. Do następnego i cześć!